Dzień dobry, Joto, witajcie w kolejnym vlogu. A co u nas słychać przy piąteczku? Malowanie, malowanie. Wczoraj postanowiliśmy, że dzisiaj zajmiemy się kuchnią i połową salonu, ponieważ tutaj mamy końcówkę farby i na cały salon, czyli żeby pomalować przeciwną ścianę, na pewno nam nie starczy. Będziemy musieli kupić kolejną puszkę. Dlatego doszliśmy do wniosku, że dzisiaj kuchnia, ta strona, gdzie stoi sofa, a później zajmiemy się resztą. Kuchnia, tamta strona będzie malowana, jak Dominik wróci, bo są teraz na basenie, jestem sama w domu. Przyjechałam po pracy, nie musiałam robić żadnych zakupów, bo wszystko zrobiliśmy wczoraj. Obrałam tylko ziemniaczki, czekam, aż puszczą mi sygnał, wstawię ziemniaczki i jak przyjadą, to będzie ciepły obiad, bo i zupka gotowa, i gulasz jest gotowy, także super. A że wczoraj wiedziałam, że będzie malowanie dzisiaj, to sobie wszystko w kuchni przygotowałam, żeby dzisiaj nie tuć się garami, nie rozwalać się z gotowaniem w kuchni, tylko po prostu, żeby było czysto, mało rzeczy w kuchni, żeby szybko wymalować ściany, sufit i tak dalej. Także cały czas tutaj działamy. Przedpokój, jedna sypialnia już jest gotowa, została jeszcze nasza sypialnia. Dominik coś wspominał, zanim pojechał na basen, że jak zdąży, to jeszcze dzisiaj wymaluje sufity w łazience, tak, tylko musi obkleić taśmą dookoła, bo są płytki do samego sufitu, ale to jak wróci. Ja tutaj miałam tak za zadanie wymalować dookoła kaloryfera, to zrobiłam, odhaczone. Wymalować tutaj dookoła kontaktów, odhaczone, i wymalować tutaj dookoła tych kontaktów i puszki UPC. UPC było dawniej, teraz jest Virgin. Gotowe, odhaczone, zrobione. Także to, co ja miałam zrobić, to zrobiłam, a teraz pokażę Wam, co w międzyczasie wcinam. A podczas podmalowywania podjadam słonecznik. Wczoraj byliśmy w polskiej hurtowni. Widziałam słonecznik, że w dużym takim zielonym koszu leży, ale jakoś nie miałam ochoty. Przyszedł Dominik, mówi: o, słonecznik. No i sobie kupił. Przyjechaliśmy do domu. Słuchajcie, on ładnie te wszystkie ziarenka powyjmował. Przysypał do plastikowego pojemnika i ten słonecznik stał tutaj na ściance. Ja tak chodzę od wczoraj, podbieram garściami. Każda garść już jest ostatnia, ale to jest jakoś tak kuszące, że ja tą garść kończę i wracam po kolejną. No po prostu zło. Dajcie znać, czy lubicie słonecznik. Ja pamiętam, jak się za dzieciaka jeździło do babci na wieś i jak babcia nie miała, to się chodziło z koleżankami na upędy do sąsiadów. Tylko cicho, nikomu nie mówcie. Zobaczcie, jak brudno. Malujemy teraz sufit, ale tylko częściowo, bo drugą część sufitu, czyli tą większą połowę, będziemy malować dopiero jak podejmiemy się malowania ściany po drugiej stronie. No to wtedy od razu pociągniemy sufit, na razie wymalujemy tylko połowę, bo salon jest dość duży. Tutaj już farba jest położona, to jest odcień Rich Taupe z Duluxa. Vinyl mat, tak. I tą ściankę tutaj, która przylega do okna, też pomalowaliśmy w tym samym kolorze, bo ona była tak zapucowana, tak skórzona, że doszliśmy do wniosku, że białym to będziemy musieli kryć 3 razy, a jak właśnie pomalujemy tym ciemniejszym kolorem Rich Taupe, to wtedy tylko jedną warstwę położymy. Tutaj też będziemy malować tą ścianę zaraz tutaj przy oknie. Karnisz jest zdjęty i zasłony damy do czyszczenia chemicznego, bo też są skórzone. Nawet nie sądziłam, że aż tak bardzo, dlatego leżą złożone w przedpokoju. A teraz zostało już sprzątanie połówki salonu i kuchni plus malowanie łazienek. Tylko nie wiem, czy dwóch, czy jednej, ponieważ nie wiem, czy nie braknie nam farby. Okazało się, że niesamowicie... Musimy wyczyścić, zaraz cię mopem pociągnę. Okazało się, że sufit musieliśmy malować 2 razy, był tak brudny. Zresztą pokażę Wam różnicę, zobaczcie. I mucha siedzi. I mucha siedzi. I ją obserwuję, nie, jeszcze jej nie skumała. Jak ją skuma, to tu będzie wszystko fruwać. Włącznie z muchą. A tam widzicie, o, jaka różnica, im bliżej okna, tym bardziej brudno. A to też na pewno wina świeczek. Operator mi jeszcze nie zakazał zapalenia świeczek, więc to jest plus. Tak, tak, popraw te obrazy, bo ja powiesiłam krzywo. Już jest okej? Nie. Ciocia, Lili do ciebie przyszła. Już? Za tobą. Ja tu ścieram, a mi ktoś tu depta. Jedno leży, drugie chodzi. Hello, hello. No już, no ktoś tu vloguje, a ktoś sprząta. No właśnie, ciocia jak sprząta, a ja vloguję. Mam gorącą wodę z płynem, powiem Wam, że fajnie takie krople z farby się rozpuszczają. Pobałam się, że będę musiała jechać na kolanach,
Ale jest okej. Okay. Na kolana. Ja też swoje zrobiła i zabezpieczyła panele, później meble w kuchni. A tu jest! Tak. To jest największa pomocnica, jak rozłożyliśmy folię. A tutaj znalazła patyczek, bo podmalowywałam takie małe miejsca przy suficie. O, zobaczcie, jak nagle chcę wydostać. No czekaj, pomogę ci. Zobacz, jej! Jej, patyczek! A teraz pójdziesz tym patyczkiem w to mokre, co? Uwaga, uwaga, o, uwaga! Zasłona uderzyło ciocię! Zasłona, która wisiała po mojej prawej stronie, czyli tutaj przy sofie, spakowana do dużego wora i tak na razie zostanie. Jest tak mega skurzona, nie sądziłam, że aż tak bardzo. Tego nie widać, jak ona wisi, ale jak się zdejmie kurzu, to nie miara. Dlatego podjęłam decyzję, że nie będę walczyć z prasowaniem i z wypraniem jej. Raz walczyłam i się tak omęczyłam. Najpierw prasowałam tutaj z jednej strony od środka, później z drugiej, później tutaj ten przód, czyli strona do środka mieszkania, później ponownie, bo nie mogłam wyprasować. Wychodziły mi takie dziwne załamania. Katastrofa, dlatego powiedziałam nie, nawet nie próbuję, nie będę się wkurzać. Spakowałam do wora, znalazłam firmę, która przyjeżdża do domu, zabiera ciuchy do czyszczenia i słuchajcie, przywozi z powrotem. Napisałam właśnie, jaka jest cena wyczyszczenia dwóch takich oto zasłon i jak można się umówić czasowo, kiedy mogą przyjechać, no bo wiadomo, my pracujemy i nie każda pora dnia nam odpowiada. No więc zobaczymy, co mi odpiszą. Nie liczę, że odpiszą dzisiaj, bo dzisiaj piątek, więc początek weekendu, ale w poniedziałek na pewno wiadomość jakąś dostanę, mam taką nadzieję. A jak nie, to będziemy szukać jakiejś innej pralni chemicznej tutaj w pobliżu. Spakujemy jedną w jeden wór, drugi w drugą wór i pojedziemy jak ze zwłokami, słuchajcie. Ale jakie one są ciężkie, no ja wiem. One tu dodatkowo jeszcze z kilogram kurzu dochodzi. Dobra. Stawiam je w przedpokoju i sprzątam dalej. Dzień dobry, kochani! Witam na kanale cioci Agi! Ja się dzisiaj witam, bo ciocia Agi została w domu. Ja i wujek właśnie jedziemy, żeby kupić farbę, bo nam brakło farby. Tak, jednej i drugiej. Tak. I na ściany, i na sufit. Mhm. Ściany w salonie będą w tym samym kolorze, czyli rich taupe. Wszyscy się z wami przywitali, tylko nie ja, więc mówię wam dzień dobry. Jak już wiecie, o ile Weronika was poinformowała, ja wczoraj nie dokończyłam vloga, doszłam do wniosku, że dzisiaj będę vlogować dzień drugi, czyli połączę tego vloga z dnia wczorajszego i z dnia dzisiejszego. Poza tym plan był zupełnie inny, bo mieliśmy jechać do centrum. Ja miałam kilka rzeczy załatwić, też o jedną rzecz miałam na początku września pytać. Mieliśmy iść na Grafton Street, ale doszliśmy jednak do wniosku rano, że jak już rozbabraliśmy to malowanie, część salonu wymalowana, część nie, to już dokończmy, bo słuchajcie, potem się okaże, że to malowanie będzie trwało cały miesiąc. Oczywiście tam wiadomo, w tygodniu przerwa, bo chodzimy obydwoje. Kot wariował. Chodzimy obydwoje do pracy i jednak nigdzie nie jedziemy, zostajemy w domu, bierzemy się za malowanie, pojechali z Dominiką, nie, pojechali z Weroniką, kupili farby, bo nam się skończyła farba biała, kupiliśmy kolejną puszkę farby Rich Taupe, czyli to jest ten odcień, który jest o właśnie tutaj na ścianie. Też was informuję, bo bardzo często o ten kolor pytacie. Wymalujemy, posprzątamy, ja sobie wyczyszczę dywan, bo mam ten proszek, który kupiłam wraz z odkurzaczem. Także wszystko sobie dzisiaj dokończę, salon będzie wymalowany, wysprzątany i będzie z głowy i tak naprawdę zostanie nam tylko nasza sypialnia do wymalowania, ale to może już w innym terminie. Lili to po prostu jest wariatka nad wariatki. Jak tylko rozłożymy folię, to ona wchodzi w pot i tak szaleje. Dominik jak się przemieszcza po folii, to Lili go zaczepia spod folii łapkami, żeby się z nią bawił, no po prostu oszalała. Więc zabieramy się za malowanie. Jest tu mój mały pomocnik, który mi pomoże sprzątać, poprzeciera kwatery. Ja wymyję okna ze środka. Z pola myć nie będę, ponieważ zapowiadają u nas okropne opady deszczu. Już trąbią od kilku dni, że będą ulewy, że będzie brzydko, także nie będę myła z zewnątrz. Odpuszczę sobie, bo to najgorsze jest wymyć okno od drugiej strony, czyli z pola lub z zewnątrz lub z dworu, a później słuchajcie, na drugi dzień albo wieczorem przychodzi deszcz i leje jak srebro, no po prostu praca syzyfowa na 100%, więc sobie mycie okna odpuszcza operator.
Mycie okna sobie odpuszczam od strony balkonu, tylko po prostu wymyję sobie od środka. Też tutaj mamy takie małe okienka, których wy nie widzicie, bo tutaj są rolety spuszczane, też tam muszę przeczyść, także trochę roboty jest. Operator już farba wymieszana, wlana do pojemnika i jedzie z koksem, tak? Tak. Ale to malowanie się ciągnie, co? Tak. No ale tak czasami jest. Dobra, działamy. Druga zasłona zdjęta i w poniedziałek oddaję je do pralni chemicznej, ale nie do tej, do której wysłałam zapytanie, tylko przypomniałam sobie wczoraj wieczorem, że my pralnię chemiczną mamy przy Tesco i dzisiaj jak Dominik z Weroniczką wracał z Woodisa z farbą, wstąpił, zapytał jaka jest cena czyszczenia dwóch zasłon i jak długo trzeba czekać i pani mu powiedziała, że jeżeli przywieziemy w poniedziałek, to w środę będą do odebrania, także super, a cena to 50 euro za dwie. Ale to jest naprawdę co czyści, bo to są dwie długie i bardzo gęste zasłony, które właśnie idealnie wpasowują się w kolorystykę w salonie. Także będą czyste, świeżutkie, w środę zostaną odebrane i powieszone, a w poniedziałek po pracy wstąpimy i oddamy, bo są brudne, mega brudne. I ściany pomalowane, salon zamknięty, malowanie skończone. Czeka nas jeszcze trochę sprzątania, między innymi będę... Cześć! Będę sprawdzać produkt, który kupiłam tydzień temu, czyli proszek do odświeżania wykładziny lub dywanu. Posypię sobie zaraz połowę dywanu, wyodkurzam, ale dopiero po 30 minutach. Ja go już otworzyłam i muszę wam powiedzieć, że przepięknie, świeżo, cytrusowo pachnie. No zobaczymy, zaraz ci kotku pokażę. Zobaczymy jak się sprawdzi na dywanie. Niestety nie mogę całego dywanu od razu wyczyścić, bo tutaj jest wysunięta... Nie wiem czy widzicie, teraz zobaczycie. Wysunięta jest jeszcze szafka, na której stoi telewizor. Z racji tego, że właśnie Weroniczko przed chwilą tam pościerałam, ty chodzisz po mokrym. Jakbyś mogła stamtąd wyjść, byłoby superowo. Jak nie Lili, to mała buziara. W każdym razie wezmę teraz, wyczyszczę połowę dywanu. I później jak szafka wróci na swoje miejsce, jak tylko panele wyschną, to wyczyszczę drugą połowę dywanu. Zobaczymy jak to cudo się sprawdza. Jeżeli chodzi o sam zapach, to naprawdę jest bardzo przyjemny. No bo soda, wiadomo, soda nie ma żadnego zapachu, prawie. Więc nie, Lili nie będzie to gadła, nie mam czego, ja zaraz zamknę w kanciapie, jak tylko tutaj będzie coś próbowała dziabnąć jakieś resztki z dywanu. W każdym razie zabieram się za czyszczenie. Tak to wygląda w środku. Weronika przed chwilą stwierdziła, że przepięknie pachnie. Wiecie co mi to przypomina? Przypomina mi takie obiórki, takie ścinki u stolarza, jak kroi deski, to właśnie takie coś leży pod maszyną. Nie są to wióra, nie wiem, taki pyłek z drewna. I tak to właśnie wygląda. Ja tutaj brudna oczywiście od malowania. Dobra, teraz rozsypujemy i odczekujemy 30 minut. Dywan odświeżony, już nawet stolik kawowy wrócił na swoje miejsce, tutaj jeszcze na nim rupiecie, zaraz to wszystko będę układać. W każdym razie muszę wam powiedzieć, że dywan przepięknie pachnie. Od momentu, kiedy posypałam, zapach właśnie tego produktu, taki świeży, orzeźwiający, unosił się w mieszkaniu. Teraz też dywan przepięknie pachnie, bo go powąchałam. Super te granulki zostały zebrane. Bałam się, że jednak może być problem, bo to włosie jest długie. Ono się tak załamuje podczas odkurzania, ale super Dyson sobie poradził i zebrał wszystkie granulki, które tutaj w dywan wpuściłam. Również odkurzałam pod dywanem i też zastanawiałam, czy te granulki jednak się przebiją i będą leżeć między dywanem a panelami. Nic nie było, także świetna sprawa. Powiem wam, że taki produkt starczy mi na dwa razy, bo jeszcze pół opakowania mi zostało, więc na dwa razy kosztował 10, to wychodzi 5 euro. Uważam, że warto, ponieważ dywan przepięknie i świeżo pachnie. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę jestem zmęczona. Godzinę temu dokładnie skończyliśmy wszystko ogarniać. Ja sobie jeszcze wstawiłam suszarkę, bo zaczęło padać. Zdjęłam sobie pranie, bo mi wyschło, także super. Mam taką kupę prasowania w koszu na pranie, to na wysokość oparcia sofy. I jeszcze świeże pranie zdjęte dzisiaj na fotelu. Jutro będę cały dzień... O, koszynka. Jutro będę cały dzień stała przy desce.
każdym razie coś chciałam powiedzieć i w ogóle nie wiem, czy mnie gdzieś zawiało, był balkon uchylony, jak malowaliśmy, czy malowaliśmy, pomagałam operatorowi, podmalowywałam miejsca, które mi tam wskazał. W każdym razie, kurde, kanał na wieczór czuję, że mam nos zatkany i mam katar. Także obawiam się, że jakieś przeziębienie, a wiecie jak to przy porządkach, przy malowaniu, chwila nieuwagi, człowiek się spoci, balkon był uchylony i oby nie. W każdym razie przed chwilą stałam w kuchni i czekałam, aż pralka skończy wirować, że się na nią denerwowałam, że wiruje jak uparta, jak dzika tyle i tak długo. Stwierdziłam, przyjdę do salonu, teraz przyszłam, chciałam wam coś powiedzieć i wypadło mi z głowy. Co ja wam chciałam powiedzieć? Że mnie kochasz. Tak, cię bardzo mocno kocham, najmocniej na świecie, ale... A ty już się tu wpakowałaś, dobra. Ja tu przed chwilą siedziałam, więc tam na pewno materac jest ciepły. Dobra, nie wiem, coś chciałam wam powiedzieć, ale z tego wszystkiego zapomniałam. Nieważne, dzisiaj już kończę. Kończę tego dwudniowego vloga. Będę na pewno vlogować przez kolejne dni, a ten temat, który chciałam poruszyć teraz na zakończenie tego vloga, poruszę w kolejnym filmie, bo na pewno sobie przypomnę, co chciałam powiedzieć. I tyle. Nie, kończę, bo niestety pustka w głowie, czarna dziura i nie wiem, co chciałam powiedzieć. Czarna dziura! Buziaczki, pa!